Siemanko, z tej strony Artur. Nagrywam ten film drugi raz, bo coś się popsuło, nie było mnie słychać za pierwszym razem. Mam nadzieję, że teraz będzie. I tutaj trochę nietypowe okoliczności, jak widzicie, bo jestem na spacerze, tak? Jestem jeszcze na wyjeździe, chociaż już niedługo. Ten film miałem nagrany na samym początku. Nagrywam go ponownie po kilku tygodniach. Ale do rzeczy. Film, w którym chcę Wam opowiedzieć o grze, którą ostatnio przeszedłem. Nie jest to recenzja, bo recenzje moim zdaniem przynajmniej robi się po prostu w okolicach premiery. Albo tak jak Energik ostatnio, recenzje po latach to ma sens. Ta gra wyszła no nie aż tak dawno temu, więc to nie jest recenzja, to są raczej moje takie przemyślenia. Raczej moja ocena, przemyślenia, taka trochę designerska, taka trochę inside'owa. Po prostu pograłem w gierkę i chcę Wam powiedzieć, że fajna gra, nie? Więc już trochę zespoilowałem. Ale ta gra to Pilgrims. Dlaczego nagrywam to na spacerze o 6 rano? Ponieważ idealnie ten anturaż, to otoczenie, idealnie mi się zgrywa z Pilgrims. Idealnie mi się ogólnie zgrywa z grami Amanity Design. Jest to, nie ukrywam, jedno z moich ulubionych studiów, ponieważ ma swój unikalny, niepodrabialny styl. Ich gry są najczęściej małe, najczęściej takie mocno skondensowane, małe, bardzo ekscentryczne, dziwne, z dziwnym stylem, z dziwnymi pomysłami i strasznie mi to odpowiada. Jeszcze łączą ludowość taką czeską i w muzyce, i w grafice, i w opowieściach, w gameplayu, co jest dla mnie no, bardzo fajnym wykorzystaniem motywów ludowych w ogóle w grach wideo. I na pewno graliście coś w Amanity Design, znaczy na pewno, no, z pewnością w coś graliście, jeżeli jesteście takimi starymi grzybami jak ja i graliście we flashowe gierki, to jakby pierwszą grą, w którą grałem Amanity, był Samorost i to była darmowa gierka, dalej chyba jest darmowa gierka flashowa. To jest krótka, przeszła na chyba z 20 minut. Później był Samorost 2, jakoś tak w miarę niedawno, czyli w przeciągu kilku lat wyszła Samorost 3. No a z takich sławniejszych gier Amanity, no to oczywiście Machinarium, którego nigdy nie przeszedłem i chyba muszę do niego wrócić, bo zawsze mi się wydawał, znaczy wydawał, jestem trochę za głupi na tą grę. Było tak, że po prostu te zagadki mi jakoś tam przygniatały. Moją ulubioną grą akurat jest Botanicula, która jest uznawana troszeczkę grą dla dzieci, bo jest prosta i jest kolorowa, prosta, ma takich kolorowych, wysolutkich bohaterów, ale mi się podoba. Jeszcze mieliśmy Happy Game, Creeks, Czuczel, z którym była afera blackface'owa, bardzo śmieszna. Coś się śmieszne, że się ktoś do tego dowalił, ale o tym może jak przejdę Czuczela. Bo po tym jak zagrałem właśnie w Pilgrims, stwierdziłem, że muszę wrócić do Amanity. Bo naprawdę, Pilgrims jest świetną mikrogrom. Dlaczego mikrogrom? Bo jedno przejście zajmie Wam około 30-40 minut. I dlaczego mówię, że jedno przejście? Ponieważ właśnie w Pilgrims jest bardzo fajna jedna mechanika gameplayowa, którą już widziałem wcześniej w przygodówkach, ale tutaj jest fajnie zastosowana. I bardzo chciałbym, żeby albo Amanita, albo ktoś inny stworzył przygodówkę na tej zasadzie, opartą na tą mechanikę, tylko że większą, jakby bardziej poszerzoną, z poszerzoną historią. O co chodzi? W Pilgrims jesteśmy tym pielgrzymem, który w sumie jedyną naszą misją jest zdobycie niebieskiego ptaka, żeby móc odpłynąć na łódce rzeką z gościem, który podejrzanie wygląda jak śmierć. I mamy otwartą mapę, mamy jakby trochę taki otwarty świat, oczywiście w bardzo mikroskali, mamy otwarty świat i Pilgrims jest połączeniem przygodówki z karcianką. Więc, znaczy taką... Znaczy to nie jest taki główny mechanizm karcianki, jaki sobie myślimy, czyli nie wiem, że jest jakiś magic, czy coś tam, napierdzielamy się tam tymi kartami, czy z gier karcianych klasycznych. Tutaj ten mechanizm kart jest wykorzystywany, żeby rozwiązywać zagadki. I działa to w ten sposób, że mamy karty przedmiotów i karty towarzyszy, bo zbieramy sobie podczas gry drużynę.
mamy kartę towarzyszy i każdy z tych towarzyszy jakby kontekstowo, bo tam też nie macie statystyk, że tu ma, wiesz, baba ma dwa do aksa, tylko kontekstowo jakby postacie mają swoje role i dzięki tym rolom mogą wykonywać pewne akcje i też mają powiązanie z innymi postaciami na mapie, jakby już historią ich się wiąże kontekstowo. I myk polega na tym, że każda lokacja, wow, jakby mamy widok mapy i mamy lokację na tej mapie. Jeżeli wchodzimy na mapę, to każda lokacja jest jakby jedną taką planszą i na tej planszy możemy rzucać te karty, żeby interaktować tam z postaciami, interaktować, rozwiązywać sytuacje. Na przykład, nie wiem, mamy, powiem wam pierwszą sytuację, mamy obozowisko, więc jeżeli wrzucimy sobie kartę pielgrzyma, czyli używamy tego pielgrzyma, wrzucamy sobie, nie wiem, kartę rondelka z wodą, wtedy ten pielgrzym podchodzi i jakby zawiesza ten rondelek nad ogniem i później rzucamy na przykład kartę amanita, no to grzyba, bo są tam grzyby. Są nawiązania do narkotyków, do alkoholu, więc to jest, wygląda jak gra dla dzieci, ale no nie do końca jest. Znaczy, ona nie ma jakichś tam brutalnych scen, czy jakichś scen pijaństwa, czy zażywania, ale pojawiają się substancje psychoaktywne. I tak rozwiązujemy sytuację. I tutaj fajność tej gry polega na tym, że możemy różne sytuacje rozwiązać na różne sposoby, bo mamy kilku towarzyszy i wiele sytuacji można rozwiązać na wiele sposobów, wieloma postaciami, wieloma przedmiotami, przez co mamy taką zakładkę z boku jakby takich achievementów wewnątrz grze i możemy sobie nabijać te achievementy, nabijać te karty, rozwiązując sytuacje w różnoraki sposób. Tak więc mamy duże reply, czyli możemy odgrywać ponownie tą historię, która jest bardzo krótka, ale na różne sposoby i bawić się w odkrywanie tych sposobów, bo my widzimy na tych kartach taki zarys i możemy po prostu sobie wykoncypować, co tam było i jak to zagrać. Tak więc grafika jest przepiękna. Głosy postaci, jak to w Amanicie, połączenie czeskiego, angielskiego i takiego wymyślonego jakiegoś języka, takiego bajdurzenia. Mamy piękną muzykę folkową, czeską, takie połączenie popiku, dżeliku, takiego czeskiego. Fajnie to plumka, przyjemnie się w to gra. No i oczywiście muszę to powiedzieć na każdym filmie. Grałem w to na Steam Decku, idealna gra na Steam Decka. Świetnie się to gra, powinni dodawać tego demko do Steam Decka, bo mam takie gry w ogóle na Steam Decku, że no to jest gra, która jest idealna na Steam Decka i serio to jest idealna, bo siedzicie to na jedno posiedzenie, na dwa, jeżeli, dwa, trzy, jeżeli chcecie wymaksować sobie tę grę i naprawdę będziecie się dobrze bawić. Tylko musicie złapać ten klimat Amanity, bo tak to jedzie. Mała przerwa, wiejskie życie, traktor jechał. Jeżeli chcecie przeliczać tutaj przygodę na godzinę złotówki, na graczy złotówki, tak siłuję się z psem, też bo jesteśmy ze Spirem na spacerze, może widać, to się nie opłaca. I mam nadzieję, że tak nie robicie. Dajcie znać, czy chcecie film. Ja sobie zapiszę, żeby zrobić film właśnie o graczy złotówkach, przeliczanie rozgrywki, czasu rozgrywki na złotówki, że to jest absolutnie bez sensu. Znaczy ja tą grę wyhaczyłem za naprawdę śmieszne pieniądze, takie kilka złotych gdzieś na jakimś bundlu, czy gdzieś na jakiejś promocji, więc po prostu w cenie, nie wiem, piwa, a na pewno mniej niż piwa w barze, macie naprawdę fajną przygodę, fajną, krótką przygodę z Amanitą, z tym właśnie studiem, z tym klimatem i z prościutką historyjką, ale fajnie się rozwiązuje te zagadki, myśli i nigdzie nie zobaczycie takiego klimatu niż tam. Tak więc dajcie znać, czy graliście, jak nie graliście, to zagrajcie. Ja się z wami żegnam, bo kończy spacer i skończy się ten film. Na razie i cześć.